Okej, okay, no więc mamy 15 minut. Na początku chwilowa rozprawka. Otóż nie była praca wykonana przy tablecie. Taki wynik. Otóż monitor położony na flacie nie otwiera się na 180 stopni ten laptop Omen, ale został podparty od tamtej strony, by monitor był na płasko i tam były obrysowane rysy. Nie dokładnie, tylko z grubsza. Praca widać, ja tutaj ją powiększę, widok jest na 18, zrobię na 100, jest, oj, jest zabrudzona i będziemy ją czyścić, a później pogrybać krawędzie. I to jest taki tip, bo to nie jest do końca uczciwe, to jest poniekąd wytipowane. No dobra, to robimy to w ten sposób, widok damy z powrotem na 18, ok. Nie będziemy dodawać kanału alfa. Zrobimy różdżkę i po prostu, żeby wyczyścić tą pracę, ona wtedy będzie bardziej na biało. Zwiększymy jeszcze pędzel. Tą pracę wyczyścimy bez kanału alfa, czyli nie zrobimy do GIFa. Bez szczegółów. Zobaczymy, gdzie ona nam się jeszcze zabrudziła. Cyk. Cyk. I zmieścimy się dużo szybciej w tym modelu, żeby była to czysta praca, niż wspomniane 15 minut, bo już minęły 2 minuty, a pracę mamy wyczyszczoną. Już chwileczkę. Gumeczkę. I będziemy tą pracę nietabletową, pracę obrysowaną i zeskanowaną na podstawie skaneru jeszcze poprawiać. Ona jest grubszą linią zrobiona w bardziej precyzyjnych elementach jeszcze, jakby praca wymagała, mogła mieć na sobie dłuższy element czasu wykonania. Ale to też z czyszczeniem tej pracy mogłoby wyjść gorzej, ponieważ jest to super warstwa. I teraz mamy filtry artystyczne, film rysunkowy. I po wyczyszczeniu tej pracy możemy pogrubić tutaj, a to te ciemniejsze krawędzie, a to te jaśniejsze. I mieć docelowo taką pracę. W 3 minuty ze zeskanowanej pracy, z brudnej nawet pracy, bo tam ten skaner mam nieprzeczyszczony i praca jest czysta. Podam wam w pliku i będziecie mogli sobie po prostu wyniki takiego typu zobaczyć. Jeszcze tutaj małe uzupełnienie do pracy. Otóż pracę można jeszcze dokładniej wyczyścić, używając różdżki, nie różdżki, zwykłego pędzla bez tego kanału alfa. I wtedy tą pracę z tych wiórków po prostu się szybciutko czyszcza. No i to jest nawet na 30 sekund.